Witam bardzo serdecznie Daniel Kąpa jak zawsze z tej strony i w dzisiejszym materiale w dzisiejszym odcinku powiemy sobie o akcji kupuję akcję, odcinek drugi przedstawię w nim całe moje portfolio uzupełnione po odcinku pierwszym serdecznie zapraszam do materiału jeżeli jesteś nowy na moim kanale, to zachęcam cię od razu do kliknięcia tutaj subskrypcji z dzwoneczkiem, żeby poinformować cię o nowych filmach. Zostaw także łapkę do góry dla zasięgów. Po prawej stronie tutaj masz linki do polecanych przeze mnie tematów oraz social media. W dziale wideo zobaczysz wszystkie filmy, które nagrałem na tym kanale, a w dziale playlisty w zakładce playlisty wszystkie posegregowane tematycznie serie, które możesz obejrzeć na tym kanale. Na stronie kryptoruchy.pl znajdziesz moją grupę na telegramie, gdzie najszybciej możesz się ze mną skontaktować, skomunikować i gdzie najszybciej wrzucam informacje o różnego rodzaju akcjach, promocjach i linkach, które polecam. Wszystkie inne informacje znajdziesz oczywiście także na stronie danielkę.pl, gdzie, tu gdzie tutaj mamy zbiór wszystkich linków z giełdami, z promocjami, z akcjami, które w danej chwili polecam i rzeczami projektami, które chcę Ci w danej chwili pokazać. Dodatkowo także możesz śledzić mojego Twittera, gdzie zamieszczam tutaj informacje dla osób, które są zarówno na mojej grupie, jak i na moich social mediach, więc tutaj też dodatkowe informacje będą się pojawiały. Początek giełdy, które polecam, giełda Zonda, tutaj możesz wejść za złotówki do świata kryptowalut, giełda dobra dla osób początkujących, więc jeżeli tutaj jeszcze nie masz konta, na pewno sobie go załóż. Giełda Binance w drugiej kolejności, jeżeli już wszedłeś za złotówki do tego świata, to tutaj możesz kupić większość kryptowalut. Jest to największa giełda świata. Bardzo dobra, bardzo polecana i bardzo bezpieczna. Kolejna bardzo ciekawa nowa giełda to giełda Bybit. Jest prawie identyczna jak giełda Binance. Może ma troszeczkę mniej coinów. Masz tutaj ciekawe lounge pady dodatkowo oraz także niższe transakcje niż na giełdzie Binance, więc jeżeli tutaj jeszcze też nie masz konta, to warto go założyć. I czwartą giełdą jest giełda Probit, gdzie możesz kupić bardzo ciekawe kryptowaluty 50% taniej w akcjach tzw. Tak ekskluzywach, dlatego warto tutaj też mieć konto i zaglądać często na tą giełdę. Znajdujemy się już na arkuszu, w którym uzupełniam miesiąc w miesiąc zasady serii. Omówimy je sobie szybko. Przypomnę tylko, że używamy platformy Trading 212, na której można zdobyć bonus do 100 euro. Jeżeli zarejestrujesz się z tego linku, link znajdziesz też w opisie. Używamy właśnie platformy Trading 212 do tego, aby móc co miesiąc kupować tutaj nasze akcje. Kupujemy metodą DCA, czyli raz w miesiącu za stałą kwotę. Kupujemy na dołkach, jeżeli jest taka możliwość. Generalnie cały rynek ostatnio spada, więc wydaje mi się, że są okazje zakupowe. Kupujemy akcje ciekawe, czyli nie przypadkowe, ale jakieś, które mają szansę, wartość na przyszłość i których robimy analizę jakąś tam fundamentalną. W głównej mierze opieram się o film Top 14 akcji z mojego filmu, z mojego kanału YouTube, na który zapraszam i do filmu, do którego zapraszam. Tam z grubsza są te um, wszystkie te akcje, które kupujemy, chociaż dzisiaj też będą dodatkowe. Informacje o zakupach podaję na moim YouTubie, na moim Twitterze i na grupie telegramowej kryptoruchy.pl. Oczywiście, zapraszam też do zadawania pytań w QA, w formie QA w komentarzu, gdzie co odcinek będziemy sobie poruszać najciekawsze pytania. W każdym odcinku postaramy się dodawać nowe rzeczy, dlatego subskrybuj kanał, że jeżeli interesuje Cię ta seria, a w przyszłości możesz spodziewać się także nagród związanych z tą serią i darmowych różnych akcji, które tutaj będą rozdawane. Na przykład takich jak Trading 212, które daje do 100 euro, jeżeli w odpowiednim momencie się zarejestrujesz. Tutaj masz link. Generalnie dzisiaj troszeczkę wprowadzę zamieszania od ostatniego odcinka, ponieważ dużo akcji mi tutaj doszło. Prawdę powiedziawszy, pierwsze takie inwestycje w akcje miałem już kilkanaście miesięcy temu, kilka lat temu można powiedzieć. Natomiast od stycznia już sobie coś tam kupowałem, może nie do końca metodą DCA, bo wydałem większą sumę od razu, natomiast wszystko to zaimplementowałem teraz w mój arkusz. I wszystko to teraz pokażę i przypomnę. Czyli generalnie zakupy były od 21 stycznia mniej więcej. Zainwestowane zostało już na końcówkę czerwca ponad 2000 złotych, można powiedzieć, że 2000 złotych. I co tutaj mamy? Akcje, o których nie, nie, nie opowiadałem wcześniej, to na przykład Energy Fuels, ładnie poszło do góry, do góry NIO, Meta Platform, czyli cały Facebook, Apple, Mercado Libre, Teladoc, Netflix, eBay i PayPal, Tatu 3. Beyond Meat eBay. Generalnie tak to wyglądało, można powiedzieć, wtedy, w styczniu. I to były takie pierwsze moje grubsze zakupy. Później przeszliśmy do lutego. Tutaj pojawił się zakup Meta Platforms na 18 dzień lutego. Było to tutaj za 41 zł. Wszystkie te zielone akcje były omówione w odcinku pierwszym. Jak ktoś nie widział, to zapraszam do niego. Natomiast te pozostałe były po prostu teraz z historii wyciągnięte, żeby też statystyka się zgadzała i dodatkowo je dołożyłem, czyli ostatnio to było omawiane. W kwietniu, oprócz tych, które omawiałem w ostatnim odcinku, akcji kupiłem także NIO jeszcze raz i Beyond Meat. No i później już były zakupy czy w lutym, to było wcześniej, czy w kwietniu, maju, to były te, które już omówiłem na ostatnim odcinku. Później jeszcze dzień po, kupiłem NVIDIA za 94 zł. Natomiast ostatni, ostatni, taki naprawdę ostatni zakup z tego miesiąca czerwca, bo tak generalnie będę chciał kupować jakby jedną lub dwie akcje za małą sumę miesiąc w miesiąc, to jest Intel. Intel to jest wiadomo firma zajmująca się mikroprocesorami. Po dużym spadku wydaje się, że analiza fundamentalna mówi o tym i techniczna, że cena może pójść do góry przez najbliższe lata. No, jest to spółka też związana z IT, a całe IT mocno podupadło w czasie COVID-u, po covid -zie. i generalnie ten rynek anglojęzyczny w oparciu o technologię IT spadł. Czyli te akcje generalnie były na minusach, dlatego ja tu postanowiłem skupić Intela. Z takich podobnych spółek mam oczywiście jeszcze Nvidia, mam AMD, popularny też mikroprocesory, mam Netflixa związanego z filmami, mam PayPala, mam Facebooka, czyli Meta platform, mam eBay'a, to tak w skrócie tylko o tych może IT, które mam. Znowu tu jest PayPal, eBay, Netflix. Mamy tutaj Teladoc, to jest bodajże firma zajmująca się takimi e-medycznymi usługami, o ile dobrze pamiętam. No i chyba tyle, znowu Meta, znowu Apple. Generalnie na dzisiaj było gorzej dużo, muszę powiedzieć. Już troszeczkę podskoczyły mi te statystyki. Zainwestowane jakieś 2000 zł, i w portfolio mam na teraz 1494, czyli jest 516 zł. Na minusie to jest jakieś 20 parę procent. Czyli powolutku, powolutku Było tego więc, była większa strata przed tym eksperymentem, także przed, przed tą serią kupuję akcje. Więc generalnie jestem coraz bardziej zadowolony. No i zobaczymy, co będzie w przyszłym miesiącu. Ja serdecznie zapraszam do platformy Trading 212 i do śledzenia tego kanału i tej serii. No bo mam nadzieję, że długoterminowo to pokaże moc metody DCA, o której tutaj mówiłem jako zasada serii numer 2. Myślę, że na dzisiaj to tyle. Jeżeli jesteś zainteresowany tego typu materiałami, zostaw subskrypcję, komentarz i zapraszam do kolejnych materiałów. Pozdrawiam serdecznie, hej!